Hej wszystkim, z tej strony PG i chwila, trochę okienka poprzemieszczam, żebym tu widział co i jak. OBS, wszystko w porządku. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Okej, tak więc... Ej, już widziałem intro. Okej, więc... Niech będzie! No to, gro, pozwolisz mi? Dziękuję. Tak więc, no, jeszcze raz cześć wszystkim, z tej strony PG, a widzicie teraz przed sobą nową serię na moim kanale gameplayowym. Z gry, którą to dużo ludzi chciało zobaczyć, o let's playowaną przeze mnie. Tak więc, no, to słyszałem o takiej grze, która się nazywa Undertale, czy coś takiego. No i zdecydowałem, że zrobię elfa z niej, ponieważ zmusili mnie do tego ludzie, ale nie, dobra, tak na serio. Więc co mogę powiedzieć o tej grze? Nie wiem absolutnie o niej nic, co jest, myślę, bardzo dobrą sprawą, ponieważ no słyszałem parę rzeczy na temat tej gry, ponieważ no... Nie można, kurde, obojętnie przejść obok tego, ponieważ gdzie tylko zobaczysz, to wszędzie ktoś coś pisze o tym całym Undertale'u i tak dalej, no nie? Więc no, o samej grze nic nie wiem, ale wiem mniej więcej tak, jakby to powiedzieć, powierzchownie coś nie, coś no nie. Wiem, że to jest gra RPG inspirowana Earthboundem. Co dobrze się składa, ponieważ niedawno grałem w Earthbounda, sobie odświeżałem pamięć. Tak więc jej. I jest bardzo emocjonująca, czy coś takiego. No, nie ukryję, gry takie potrafią być, że po prostu siedzisz i płaczesz, albo i tak dalej się śmiejesz i takie rzeczy. Więc tak. Wiem też, że w tej grze jakieś są tam ścieżki czy coś. Nie mam zielonego pojęcia, o co z tym chodzi, ale jako, że to jest gra na ślepo, to ja będę chodził moimi własnymi ścieżkami, jak kot! Ponieważ taki już jestem, nie będę się, kurde, przechylał do mainstreama, będę robił swoje. I tak. Więc... Ta gra ma bardzo duży fandom. I właściwie to sam byłem ciekaw, czym zasługuje ta gra na ten cały wielki fandom, ponieważ no, szczerze mówiąc, moja historia z let's playowaniem tej gry jest taka, że no, najpierw mi się chciało, ponieważ no, byłem ciekawy, później pomyślałem sobie, nie, sam kurde sobie to ogram i zobaczę, na czym to polega, ale z drugiej strony... Ludzie też by chcieli zobaczyć let's playa z tego, więc a potem w ogóle mi się nie chciało tego robić. A potem, kurde, dałem cel na Patronite, że ten, że... Jak ileś tam będzie kasy, to wtedy elfa z tego zrobię, ale... Patronite nie wypalił, ponieważ, no, komplikacje i tak dalej. Zresztą, nawet jeżeli bym nie doszedł do tego celu, to też prędzej czy później bym zrobił let's playa z tego, tak jak teraz robię. Właśnie, nie doszedłem do tego celu. Ile tam było? 100 zł chyba miesięcznie, czy coś takiego? I proszę bardzo, robię let's playa i tyle. I tak, jeszcze taka mała prośba, jako że ten fandom jest ogromny i... dużo w nim jest dzieci, to bardzo bym prosił o żadne spoilery, ponieważ ja lubię czytać komentarze i nie chcę wiedzieć, co się dzieje w grze. Także proszę o nie kłócenie się pod żadnym odcinkiem i wyzywanie i takie rzeczy, ponieważ przyznaję tu i teraz, jeżeli znajdę pod jakimś filmikiem jakieś kłótnie z Let's Playa z Undertale'a, to kurwa będę banował i pierdolę. Okej. Okay. 6 minut, no może nieco mniej, bo intro przecież poszło, nie? I tak, myślę, że najpierw zaczniemy sterowaniem. Sweep a leaf, sweep away a troubles. Ja myszką? Coś tam muszę z liśćmi zrobić, czy nie? Nie? Okej. Okay. A i przy okazji, jako że gry są bardzo drogie,
i ja nie mam pieniędzy, to wiadomo, co z tą grą zrobiłem. dobra. Ja chcę... Chcę, żeby to było W. Czemu nie mogę W wcisnąć? Spacji też nie. Alt? Control? No jasnej cholery, co to kurde za... Shift? Shift. Ja pierdzielę, będzie ciężko mi się w to grać, jestem już pewien. To X, to C. C! Nie, zaraz. Enter to jest confirm. Shift to jest cancel i menu to jest control. A jak tu control wciskam, to mi myszka się pokazuje, gdzie ona jest. Ten całe kółeczko i tak dalej, nie, więc... Właśnie, padem może. Jak zwykle pad, kurde, będzie ratował moją skórę. O, dobra, działa. Analog sensitivity, sensitivity. Po co dwie te opcje są? Ale dobra, control test. Okej. Okay. To będzie coś rytmiczne, tak? Ja pierdzielę, jestem kompletnie słaby w takich sprawach. Ale dobra. Exit. A właśnie, analog, bo ja tymi strzałkami robiłem. Sorry, wiem, że kurde, na razie nic emocjonującego się nie dzieje, ale dobra. Jestem gotów. No to... 3-4! A, okej. Okay. Nazwij upadłego człowieka. I przy okazji, no, oczywiście nazwę się moim imieniem. Gra jest po angielsku i nie znalazłem żadnego spolszczenia, co mnie naprawdę dziwi, ponieważ ta gra jest mega popularna. Można by było pomyśleć, że ktoś już takie zrobił do tej pory. Tak. Ale nie. Wyszło na to, że nie. Okej. No nie, no i już widać, że gra nie jest realistyczna. Gdzie jest moje odbicie twarzy? Przecież jak spadłem, to całą powierzchnią... glebę zaliczyłem, całą powierzchnią mojej twarzy. No dobra. Let's start our adventure. Ponieważ... Cześć, jestem... Flowey Kwiatek. Hym. Jesteś nowy w podziemiu, czyż nie? Jacie, musisz być naprawdę... pokręcony. Znaczy nie, musisz mieć naprawdę... nie wiedzieć, co się dzieje. Ktoś powinien nauczyć cię, jak tutaj działają rzeczy. Sądzę, że stary ja po prostu musi to zrobić. Gotowy? Proszę bardzo. Widzisz, to serce to twoja dusza. To jest kulminacja ciebie, no. Mogę nią ruszać. Okej. Okay. Twoja dusza zaczyna jako słaba, ale później może... A, dobra, levelowanie, w porządku. Co to znaczy level? Miłość, oczywiście. Nieprawda, level to poziom. Chcesz trochę miłości, czyż nie? Czemu? Nie martw się, podzielę się z tobą trochę. Na dole, miłość jest dzielona poprzez małe, białe... przyjacielskie... pociski? Pociski, co? Dostań tyle, ile możesz. Miłość boli, kurwa! Nie mów na mnie idiotą. W tym świecie... to musisz zabić albo być zabitym. Dlaczego... ktokolwiek mógł... Nie, zaraz. Czemu miałby ktoś taki... ten... nieważne. Fuck! Giń. Wpierdalaj. O. I co, nie zginąłem? Paszą won. To za okropna kreatura. Torturuje takiego biednego, niewinnego młodzieńca. A nie bój się, moje dziecko?
z tym Muriel. Nie, Toriel znaczy się. W ruinach coś tam robi. Zajmuje się tymi takimi rzeczami. Przechodzę przez to miejsce codziennie, żeby zobaczyć, czy ktoś tu nie spadł. Jesteś pierwszym człowiekiem, który przyszedł tu od dłuższego czasu. Chodź. Przeprowadzę cię przez katakumby. Okej. Okay. Tędy. Chwila, moment. O, dobra. Stat. Atak 0, defense 0, exp 0, next 10. Broń kijek, zbroja bandaże, gold 0. Mam coś... Nie, nie mam przedmiotów. Chwila, odpalę Google Translate'a, będzie najlepiej. Ta. Ponieważ no, niektóre słowa, no... Sami wiecie, że jak w Personę też gram, to się jąka mnie. Okej, w takim razie idealnie jest. Idziemy. W sumie zawsze myślałem, że potwory takie złe nie są. Co z tym? Cień ruin spogląda na ciebie i wypełnia cię determinacją. HP w pełni odnowione. O, to jest save, zajebiście. Let's go. Witaj w twoim nowym domu, niewinny. Pozwól mi, że nauczę cię o operacji ruin. A, okej. Okay. Będę musiał to pewnie zapamiętać. Ruiny są pełne układanek. Stara fuzja między zabawą a drzwiami, czy coś? Zamkami do drzwi. Trzeba je rozwiązać, by iść z pokoju do pokoju. Proszę, przyzwyczaj się do ich widoku. O tak o. Dobra. Coś mi się zdaje, że będę musiał to zapamiętać. Tylko nieustraszeni mogą pójść dalej, odważni, głupi. Oboje nie idą na środkowej drodze, czy coś takiego. Żeby przejść, będziesz potrzebował włączyć kilka przycisków. Nie martw się. Oznaczyłem te, które musisz wcisnąć. Wciśnij Z, by przeczytać znaki! Ja wcisnąłem X. Zostań na drodze. I będziesz mi mówić, co mam robić. Pierwszy przycisk jest na tej ścianie. A co by się stało, jakbym nie wcisnął ich? A, widzę kolce. Dobra. Doskonale. Jestem z ciebie dumna. Idźmy do następnego pokoju. Kurde, moja postać dość dziwnie wygląda. Cały czas zamknięte oczy ma. No w sumie ja bym też miał zamknięte oczy, jakbym zaliczył glebę z takiej wysokości i wylądował na mojej twarzy. Jako człowiek, który będzie teraz żył w podziemiu, potwory mogą cię zaatakować. Będziesz musiał być przygotowany na tę sytuację. Jednak nie martw się. Proces jest łatwy. Kiedy spotkasz potwora, wejdziesz w nim w walkę. Podgłośnie trochę. Kiedy jesteś w walce, zagadaj z nim jakoś... O, możemy gadać z potworami. Zaraz, stol. O. Graj na zwłokę i dzięki temu rozwiążesz konflikt. Dobra, to tutaj moc słów działa, tak? Okej. Okay. Zaraz. Coś... dobra. Nie, stop, zaraz. Okej, okay, dobra, rozumiem.
Item Mercy. Act check. Atak 0, defense 0. Ja to... Okej. Czemu miałbym ćwiczyć gadanie z kukłą? No w sumie no... Może nigdy kontaktu z żadnym żywym stworzeniem nie miałem, więc hej. Więc... Pogadaj. Nie wygląda na zbyt gadatliwego. Wygląda na to, że Toriel jest szczęśliwa. Wygrałeś? Alexpa nie dostałem. Co to ma być? O, bardzo dobrze, jesteś bardzo dobry. Ale o czym ja z nim pogadałem do jasnej ciasnej? Tu jest kolejna zagadka w tym pokoju. Jestem ciekawa, czy możesz to rozwiązać. No jak na razie idzie mi zarąbiście. A? Nie, kurde, co ja robię, chwila. Okej, okay. Może być. No dobra. No nie, no takiej zagadki to ja chyba nie rozwiążę, nie? To jest zagadka, ale... Proszę, weź moją rękę na chwilę. No to było łatwe. Czy ja będę musiał to wszystko zapamiętywać, bo już to dość dużo informacji jak na pierwsze 15 minut gry. Nawet nie 15, nieco mniej. Te zagadki wyglądają na dość niebezpieczne na razie. O, okej. Okay. Dobra, nieważne. Udało ci się zaraz. Poradziłeś sobie świetnie do tej pory. Jednak muszę ciebie zapytać o coś bardzo trudnego. Chciałabym, żebyś poszedł na koniec pokoju sam. Wybacz mi za to. Okej, okay. Coś mi się zdaje, że zaraz dostanę w pierdol. Tak sterowanie też przypomina Earthbounda trochę. Jestem ciekaw, czy dołączą do nas jakiś... Jacyś koleżcy. W Earthboundzie byli. Hm? Witaj, moje dziecko, nie martw się, nie zostawiłam cię. Byłam za tym filarem przez ten cały czas, w zabawach chowanego, co? Dziękuję za to, że mi zaufałeś. Jednak jest pewien ważny powód dla tego ćwiczenia, żeby przetestować twoją niezależność. Muszę coś zrobić i będziesz musiał zostać sam na chwilę. Proszę, zostań tu. To jest niebezpieczne, niebezpiecznie jest eksplorować samemu. Mam pomysł. Dam ci komórkę! O, shit, iPhone! Jeśli będziesz czegoś potrzebować, po prostu zadzwoń. Bądź dobry, dobra? Okej. Okay. To zaraz, item. A, jest tutaj cel. Say hello. To jest tutorial. Chciałeś tylko się przywitać? No dobra. Cześć! Mam nadzieję, że to wystarczy. Dobra. Wyładujmy cały nasz abonament, kurde, o sobie. Tutorial? Coś, chcesz wiedzieć więcej o mnie? Cóż, obawiam się, że nie ma nic tu więcej do powiedzenia. Jestem po prostu małą głupią panią, która martwi się za bardzo. To nie wszystko, kurde. Flirtuj! Nie ma mowy. Nazwij ją mamą. Powiedz dzień dobry. Flirtować na pewno nie będę, nie ma mowy. Dobra, tutorial. Ha?
Nazwałeś mnie mamą? Cóż, myślę... Czy to by cię uszczęśliwiło, by nazwać mnie mamą? No cóż, zadzwoń do mnie, kiedy tylko będziesz chciał. Flirtować, kurde, nie będę, nie jestem zboczeńcem. Poza tym ona jest starsza ode mnie. Ring. Przed chwilą z tobą ucięliśmy wiele pogawędek. Nie wyszedłeś z pokoju, czyż nie? Jest parę układanek, które przed tobą, które będę musiała ci wyjaśnić. Byłby niebezpieczne, gdybyś spróbował je rozwiązać sam. Bądź dobry, dobra? Dobra! Ty mnie zaatakujesz. Najpierw zapiszę. Okej, dałem nura w liście i to mnie wypełniło determinacją z jakiegoś powodu. Save. Ribbit. Przepraszam, człowieku. Mam dla ciebie pewne... advice, kurwa. Jak to się nazywa po polsku? Rady! Kurde, cały czas zapominam te słowa. Mam pewne rady dla ciebie o walkach z potworami. Jeżeli będziesz działać w pewien sposób albo walczyć, aż prawie ich pokonasz, i być może nie będą chcieli już z tobą walczyć. Jeżeli potwór nie będzie z tobą chciał walczyć, to proszę, użyj trochę litości, człowieku, rerekunkum. Okej, zobaczymy, jak to wygląda. Chwila, tu jakaś rytmiczna giera była, tak? Shit, chwila, co? Dobra, zarąbiście, chwila. Muszę tak zaatakować, żeby mu całe HP nie zjechać, tak? 10 może być. Nie, nie! Kurwa, nie jestem dobry w takich grach. Arena jest wypełniona z zapachem nasień musztardy? Ale chwila, ten pasek musi być czerwony? Znaczy nie, chwila. Zobaczymy. Tak. Ale tego to ja nie chciałem zrobić. Zaraz, czy to ten cfel? Ja pierdolę. Co my tu mamy? Weź jeden. Dobra, tu, mam nadzieję, że to będzie nas uzdrawiać. Ohydne. No to... chwila. Nie. No dobra, bo zaraz będzie mnie tutaj jakiś... coś wyskoczy, że robię nie tak i tak dalej. Muszę uważać, żeby nie wkurwić nikogo. Zaraz będą łapki w dół! Jak wiadomo, łapki są najważniejsze, chyba. Nie, komentarze są najważniejsze. Dobra. Wezmę walnę go... w ten sposób. 16. O cholera. Dobra, znowu ta musztarda cała. W ten sposób. Dobra. Ale ja pierdzielę, jak niskie musi być jego HP. Próbuję uciec. Chyba o to chodzi. Oszczędź? O, jeden gold wygrałem. Ale zero expa, kurde, chwila. O, i HP mi się nie uzdrowiło. Nie podoba mi się to. Przynajmniej na liście spadłem. I to by było na tyle. Ring. Hello, this is Toriel. Co wolisz?
cynamon czy butterscotch? Co to jest? Ile? Tego nie mam pojęcia. Czy to alkohol? Toffee. Cynamon czy toffee? Toffee. O, rozumiem, dziękuję. Pożądalu. Ja pierdzielę. Czy ty nie lubisz cynamonu, czyż nie? Wiem, co wolisz, ale... Czy nie zjadłbyś tego, gdybyś go znalazł na twoim talerzu? Tak, rozumiem. Dziękuję za twoją cierpliwość, tak przy okazji. Ja wiem, cynamon i toffee to w sumie... Trzy na cztery szare kamienie rekomenduję, żeby się pchał. Dobra. Dobra. 17. Stój! Nie! Dobra. Okej. Nie! A chwila. Jestem ciekaw. Okej. Jestem ciekaw, czy to będzie działać, jeżeli HP jest pełne. Zobaczymy. Przy następnej walce. O, nie podoba mi się to strasznie. O, wiedziałem. A czyżby trzeba chodzić w ten sposób? Chwila. Tako. I pewnie trzeba w ten sam sposób pójść na górę. Proszę nie deptać liści. O! To za karę? Dobra, zobaczymy. Miał? Okej, dobra, w takim razie ciebie ukatrupię. Jesteś zastraszony przez... siłę Frogita, tylko żartuję. Dobra, to zaraz ja ciebie zastraszę, kurde. Jesteś kurde żabą, czemu zachowujesz się jak kot? Ja pierdolę. Ta, nieważne. Więc w takim razie litość działa tylko wtedy, kiedy... Ja pierdolę, nie jestem bardzo dobry w te gierki. Okej, dobra. Mogę biegać? Nie, to jest moja najszybsza szybkość. Sonikiem w tej grze nie będę. Więc jak to było? Tak. Czy nie przeczytałeś znaku na dole? Przeczytałem. Ale JP na 100%! O kurwa. Aha, rozumiem, dobra. Ja pierdzielę. Wimsun. Nawet nie wiem, co to jest, ale dobra. Ej! Okej. Rada na przyszłość. Trzeba pamiętać, że te potwory są słabe. Mogą jednym ciosem, po jednym ciosie zdechnąć. I przy ścianie. No. Do trzech razy sztuka. Okej, dobra. Przypomina mi to te ciasta wigilijne. Niech będzie. Nie zabijaj. A, to śluzy! O, fuck! Nie! O, dobry jestem. Udało mi się. 20. A, rozumiem, trzy te są, ponieważ ich jest trzech. Dobra. O, trzech naraz mogłem? Okej, dobra.